A okulary, gdzie są moje okulary? Właśnie. Zgubiłem okulary. Co my tu mamy? Mateusz gra Estos z zestawem wzmocnienie. I do tego dosyłacz stabilizator. Bardzo dobry zestaw. Ale zastanawiam się nad działem. Duże działo? Duży gun? 0 AP? Same haeki goldy? Ja lubię mieć jakieś przeciwpancerne. Jaką mam wadę wzroku? No ja mam taki celownik jak KW2 bez okularów. Także no tak słabo z cennością. Jak KW2, jak lodówka. Strasznie dolną płytę pokazujesz. Oj. Uparty jesteś. Ładny strzał. Kolega może lubi mieć dużo penetracji. Lubi penetrować. Ja to tak nie bardzo. Ja gram na małym dziale. Ja mam małą lufkę, no to dlatego małe działo. To nie wstyd. Ale niecelne jest, no właśnie. No to działo niestety. To działo duże niecelne. Panie King, Tiger nie ma jeszcze przebiegłości na EBR. Niestety. Powiedziałbym, że jesteś bardzo dynamicznym graczem. Fajnie ogarniasz sytuację, dobrze reagujesz, fajnie kontujesz, działo, kadłub, wieże. No, dałbym ci spokojnie z 3000 WN8 z 30 dni. Kadłub. Ładnie. Na pewno też kolega świetnie zna weak pointy, to też jest ważne. Teraz ten type ci może raz w bok strzelić. No właśnie. Ale zabijesz go. On ma bardzo dobry DPM tą dziewiątką. Tam jest coś koło 2400 DPM-u. Bardzo odważnie. No ogólnie gościu mega odważnie, zobaczcie, 8000 zablokowanych już ma. Jedzie po tego AMX-a. Pyk. Ładnie. Ups. W lewo bym starał się odbijać, żeby się schować, bo on cię może przebić. O, na szczęście na goldzie. No, mógł rozważyć pocisk przeciwpancerny. Tą bezetą. To by było dla niego rozsądne. Bardzo dobrze się kontuje, kolega. Naprawdę. Największa w sumie rzecz do pochwalenia to jest to, jak świetnie się kontuje gościu. 10 tysięcy zablokował. I to nie jest tak, że wszystko to jest zasługa debili w drużynie przeciwnej. Absolutnie. To jest po prostu tak, że gościu dobrze gra. Ma trochę szczęścia, że przeciwnicy nie ogarniają. To też. Ale w dużym stopniu sam prowokuje te strzały zablokowane. Jest 7-7, rywale są w miasteczku. Wywieracie presję, aby ich zmusić do powrotu na bazę. Czy wrócą? No, nie wiemy.
Nie wiadomo. Jest! Te pociski są bardzo powolne, ale weszło. Ładny strzał. Naprawdę, no gościu jest mega ogarnięty. Mega dobry gracz w tym jest to. Ale też ryzykujący dużo. Hack byłby dobry na kołowca. No ale już. 857, bardzo wysoki damage, wysokie losowanie obrażeń. Dzięki Maćko! MACK o 128, 128, 25... Na ślepo lajta, no gościu mega! Czaruje tutaj, 11 tysięcy zablokowanych. Prawa Leopard. Przed nami jeszcze AMX. Znowu skontował i dopiero wtedy chce oddać strzał. I pyk. Ma dużo penetracji na tym dziale. I wchodzi Esto na małym dziale. Oto jestem ja. Ja jestem ten po lewej. To ja jestem tam, czekaj. No mówię jakiś winboy, to ja, moje drugie konto. No i zobacz jak goleje, no. Prawie cię podpaliłem. Zaraz cię podpalę. Zaraz cię podpalę, zobacz. I tu cię podpalam. Tu cię wysadzam. O nie, jednak nie, cię nie wysadzam. Nie strzelaj we mnie! Zostaw mnie! Zostaw! O, dobrze. Nie przebiłeś mnie. No to gi. No. Kurde, jakby ta pecha w Estomu jeszcze weszła, to by było 8,5 tysiąca. Ale zobaczcie, zablokowane. 13 tysięcy. On cały czas tak naprawdę trzymał W, pan Mateusz, cały czas W. Tylko tam na początku trochę, wiadomo, w kanionie chwilę poczekał. Ile byście mu dali WN8? Robimy eksperyment. Jak potraficie ocenić gościa? Ile mu dajecie WN8 z 30 dni? Ja mu daję co najmniej 3000. Wydaje mi się, że dużo więcej. Ja mu daję więcej. Z 30 dni. Idealnie trafiłem. Prawie idealnie. Zobaczcie, jak ja dobrze graczy oceniam. 3016. To się nazywa mi cela, widzowie. Chyba mogę w lotka grać. No, dobrze. A gra lepiej. Gra lepiej niż 3000. Bardzo dobra bitwa, ziom. Świetna. Giga szacun.